Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey, dziedzictwo pierwszego ostrza. Zostawcie oczywiście kciuka i komentarz, a jak jesteście nowi, to tam na dole jest taki czerwony przycisk. Nie zapomnijcie go oczywiście kliknąć, obok niego dzwoneczek. I kliknijcie go serio, bo 50 prawie procent osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybują tego kanału w tym miesiącu. Troszkę się to już poprawiło, no ale nadal, jakbyście wszyscy, którzy oglądacie moje filmy, zasubskrybowali ten kanał, to myślę, że spokojnie byśmy do końca tego roku wbili 5000 subskrypcji. Dobra, dzisiaj zajmiemy się oczywiście tutaj ostatnim starożytną. Starożytna przebywa na mokradłach na południowy zachód od Warowni, na wzgórzu Itome, górującym nad mesyńską zatoką Hadesu. No a następnie oczywiście przejdziemy sobie do zadania głównego, które jest tutaj, Dym i Gniew. Zostało nam dwóch starożytnych, w tym jeden główny gościu, no i tutaj to zadanko. Oczywiście tam jakieś dwa questy cały czas są z podstawki i Los Atlantydy też już tutaj czeka na nas. Jesteśmy już oczywiście na Zatoce Hadesa. Tutaj jest ta warownia na wzgórzu Itome. I tutaj w tym miejscu już sobie troszeczkę poszukałem, no i znalazłem ją. Jest ona dokładnie tutaj, gdzie mam zaznaczone to. I co najlepsze, ona już nie żyje. Ona już nie żyje. A właściwie nie tyle, co nie żyje, a mamy trop na nią znaleziony. Znajduje się on tutaj. Więc sobie zobaczmy, odkryjmy ją i przeczytajmy, co tutaj mamy. Gaspar Odźwierna przebywa w wąwozie grozy w Mesani. Okej. Okay. The things that we think define us are the lies that enslave us. Zazdroszczę jej fryzury, też bym chciał mieć aktualnie taką. Podobnie jak wielu przed nią, Gaspar przeszła na świat jako niewolnica. Przedstawiciele pierwszej cywilizacji uczynili sobie ludzi niepodległymi, ale nie byli bogami ani istotami nieomylnymi. Nierozważnie stworzyli ludzi zbyt podobnymi sobie. Płeć, rasa, narodowość, badając dzieje pierwszej cywilizacji, Gaspar zrozumiała, że to wszystko było bez znaczenia. Wiedziała, że podobnie jak jej stworzyciele, i ona ma za zadanie przerastać wszystkich. Okej, zobaczmy, gdzie ona jest w takim razie. W jakimś obozowisku, tak? Tutaj się znajduje. A no to git, akurat tutaj. I tak musiałbym się teleportować do tego miejsca, żeby iść z naszym questem fabularnym, więc przy okazji, jak już się tutaj teleportujemy, co trwa bardzo szybko, polecam serdecznie każdemu dysk SSD, to jest moim zdaniem aktualnie już podstawa. W komputerze nawet taki 256-gigowy na jakieś parę gierek do ogrywania się nadaje. Dobra, jedziemy sobie. No i oczywiście spróbujemy tylko ściągnąć ją, ale wątpię, że to się uda. Myślę, że będzie trzeba troszeczkę więcej tutaj ich powyciągać. Pytanie tylko, którędy ja tu mogę wejść. Teoretycznie jaskinia jest tu. A ona jest gdzieś pod nami, tak? Tutaj chyba wejścia nie ma, no właśnie. Więc musimy się dostać tędy raczej. Przez tą jaskinię. Wąwóz grozy. No dobra. Nie wiem, czy się skradać, czy nie. Niby tutaj. A, jest tu ktoś. No chodź. No nie podejdziesz? Myślałem, że na tyle mnie zauważyłeś, że podejdziesz. Ja oczywiście tutaj już kiedyś byłem. Wiadomo, w podstawce wszystkie te miejscówki już zwiedziłem dawno. Więc najprawdopodobniej tutaj będzie teraz mniej przeciwników. No i mamy to. Potwierdźmy jeszcze to zabójstwo oczywiście. Malakas.
Ostatnia, a właściwie przedostatnia starożytna pokonana. Został nam tylko przywódca, więc lecimy oczywiście do naszego questa fabularnego Dym i Gniew, tak jak już wspominałem. Bo musimy oczywiście w ten sposób kontynuować i tylko w ten sposób możemy kontynuować naszą przygodę. Okej. Wezwijmy sobie Phobosa, który ma nas w nosie za pierwszym gwizdnięciem. No i zawieź mnie, mój koniku ulubiony, do naszego miejsca. Nie wiem, czemu w sumie ich przejechałeś, ale nie moja sprawa. Czy zawsze, kurczę, tak musi być, że te postacie wolniej jeżdżą w tych pieprzonych miastach? Znaczy, te postacie wolniej jeżdżą, koń zawsze wolniej jeździ w miastach. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Jeszcze tylko sobie zrobię jedną rzecz. Pomedytuję sobie do dnia, co będę w nocy łaził. Bo szukałem ogólnie tej babeczki już wcześniej, tej starożytnej, dlatego jest noc. Dużo się nie zmieniło z tego, co widzę. Dobra, on jest tutaj. A nie, on jest gdzieś tutaj. Jak tu do ciebie, mój przyjacielu, wejść? Tutaj, tędy? A ty a nie, jest drabina. Myślałem, że spryciarz się mu tak ustawił, że nie ma nawet drabiny do niego. Witam. Darius? We meet again, Eaglebearer. Good, you're back. Now to set our plan in motion. We will set several fires. The smoke will force the Elotis to flee and draw Amorgus's guards down from the mine. Striking at the heart of the enemy while minimizing the cost of innocent lives. A wise plan. I will see to it that my men light up the rest of the area. What happened? Natakas died protecting Elpidius. Someone from the Order wanted to meet with me. He was there, Darius. They found Natakas in the shipwreck. He tried to fight them all. This was Natakas's. I haven't had a chance to, I forgot I even took it. He's gone. He's really gone. And he's never coming back. I'll never forget Darius. I miss him. Even now. I miss him so much. We'll have time to grieve when this is over. Right now, we know Elpidios is alive. It's time to get him back. If Amorgus is here, Elpidios must be as well. Once we start, we can't go back. They will come at us with all they've got. It's time to attack. The price may be everything. Możliwe, że to jest ostatni odcinek z tego dodatku w ogóle. Żeby tak rozpalanie było łatwe, nie? Kurde, ile razy się człowiek męczył z pieprzonym grillem.
time to find the boy. Eat this. Zabij żołnierzy zbliżających się do obozu drwali. Okej. Oczywiście łowca się musi wpierdzielać. Dobra, tego będzie chyba najpierw łatwiej. Później pójdziemy po tamtego. Aktualnie, szczerze mówiąc, nie dbam o to, ilu mnie będzie ścigało tych gości. Po co ci cywile się tu wpierdzielają, nie? Trochę tych łowców dużo. Dobra, tu jest taki dym, że oni mnie i tak nie zobaczą. Ale i tak sobie płaścik zdejmę. Nie mam zamiaru, żeby za mną poszli. Wszędzie ktoś się bije i walczy, okej. Dobra, jesteśmy już praktycznie na miejscu. A przez to, że w dodatku się opowiedziałem ze Spartanami, nie? Where is Amorgus? The mines! But you'll never get around his defenses. I'll crush his defenses. And then I'll kill him. You're insane! Both of you! You're going to tell Amorgus that the Eagle Bearer, the great disruption of the Greek world, is here! At his door. You tell him I'm coming for him, for Elpidios, and I don't knock! I'll take care of the order guards. Okay. I need to get to the mines. I'll take out as many as I can on the way. No dobra. Tylko że zanim tam wejdziemy, to oczywiście przydałoby się wziąć i zbadać teren.
Żebyśmy tu za chwilę jakiegoś przypału nie mieli. Chyba się gruby spocisz. Nie fikaj mi tu. No i dobra. Kto następny w takim razie? Nic tu nie widzę. She must be here somewhere. You can't hide from me, Amorgis. Dobra, jak ona tak krzyczy, to nie ma co się skradać. It's too quiet. O. Look, the eagle bearer. Cassandra. Where is Amorgis? He's in the temple above the mine. But that time will come. She's just like Yeryis described in his entries. Fierce. Oh, Yeryis. He was the best of us. You were his favorite character, Eagle Bearer. And yet you murdered him. Bo questa mam, no, 7 miałem zabić. I had no choice, but I'd kill him again if needed to get to Amorgis. We have no intention of walking away. I'll to get to zabije. My son. Elpidios. She still has her littlest warrior in her heart. She still has. Oh. What a foolish thing to hold on to. We will fight for Persia until our dying breath. No to masz 2 minuty życia ci zostało. It is for Amorgis' vision of peace, his grand design. All things are permitted. Amorgis is in the temple. I'm coming, Elpidios. I'll find you. Mówiłem, że mają maksymalnie 2 minuty życia. Mówiłem, to mi nie wierzyli. No i teraz już kurna nie uwierzą drugi raz, bo już nie żyją, no. Dobra, ale zanim to zobaczmy sobie tutaj, coś tu się podziało. Aha, bo kogoś odkryłem, okej. Okay. I'm almost there. Oh, my son. Calm, aren't they? Moments like these. The moments before the end. If you've hurt my son, nothing will protect you. No man, no beast, no god. He's safe.
with me, Cassandra. Happy, healthy. And I promise you, he always will be. Where is Elpidios? Where is my son? Far from war, far from danger, far from you. I once swore to the people I loved I would crush the Order. Believe me, I will keep that promise. You think you can destroy us? The Order's plan goes well beyond you, Cassandra. What? Ever the hero, thinking this is all about you. This isn't about any one of us. It's about that most precious of things, peace. This war between Athens and Sparta threatens to incinerate more than just the Greek world. The carnage and butchery have spread to Persia and beyond. The Order has the power to save the world. And so we will. My agents are rooted deeply in every aspect of Greek life. We have seeped into your establishments, your temples, your homes. We are winning the hearts of your people. Through the Order's influence and Persia's wealth, Sparta will end this war. A new chapter in history will be written by us. We have planted a seed in the fertile soil that is the Greek people. And now, peace will grow. Only one threat to that peace remains. You. You want a war, you monster? I'll give you a war. You already have. You're a tainted one. The strongest, most dangerous force the Order has ever seen. You are fire. Only you stand in the way of the Order's purpose. You've forgotten our promise, old friend. Artabanus. I wondered when you'd make your dramatic entrance. Think of the innocent lives that were lost, Amorgus. You claim to want peace, but what good is peace when it's enforced by tyranny? I fought for the greater good, for our children, for their futures. I saved your grandson, and I saved Artaxerxes that night. Do you remember? I saved him from you. Tell us where Elpidios is. I'm sorry. As long as I breathe, I will never endanger the child by letting her raise him. No to już nie żyjesz, nie? Where is Elpidios? Tell me! Tell me! You cannot raise the boy. With you, he'll never be safe. He's my son! Do you remember the truth I whispered in the ear of King Xerxes? Remind me, old friend. For all the Order's power, they could not protect you. Not from me. We must protect the people we love, Amorgus. That's what I'm doing. Where is the child? In safer hands than yours, Darius. Return my son and your pain will end, Amorgus! Never! Ha!
Czy on właśnie uniknął ulta? W końcu zrzuciłem mu tarczę, już mi szlak trafił. Co tam, dziadek? To se spadli na dół. The sun rises, but she also sets. My time is over, old friend. We were protectors, Amorgus. We were champions of Persia, of the people. I still am our Romanus. I only wanted to keep our home safe, the world safe. The child, Amorgus. Please. He's on a small island just off the coast of Messenia. Perfect spot for fishing. The Order will never give up, Cassandra. You and your boy will always be hunted. And he will always have me to protect him. The Order aren't just a group of people. They're an idea. An idea cannot be beaten. An idea cannot be destroyed. Not by blades, but through knowledge. Through wisdom, through ideas of our own. Nothing is absolute, Amorgus. You taught me that a long time ago. There will always be tyrants. And there will always be you, my brother, to stop them. Go in peace, old friend.